Panie marszałku, bardzo głośno jest teraz o linii kolejowej E30, która ma być modernizowana, konkretnie na odcinku Opole Zachodnie, Kędzierzyn. Z tą inwestycją są problemy. Jak to wygląda z perspektywy władz wojewódzkich? No przede wszystkim można powiedzieć ogólnie, że jeśli chodzi o inwestycje na liniach kolejowych, jest bardzo duże opóźnienie. No przede wszystkim ono wynika z takiego procesu zaniechań w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, dlatego że bardzo często zmieniały się władze polskich linii kolejowych i my od początku monitorujemy jak gdyby to, co się dzieje na naszych liniach kolejowych. Bo oprócz tych inwestycji, o których Pan tutaj powiedział, Kędzierzyn-Opole, my również w naszym regionalnym programie operacyjnym mamy zapisane 3 inwestycje: Nysa-Opole, Opole-Kluczbork i Nysa-Brzeg. I również się dobijamy o to, żeby ktoś pochylił się w polskich liniach kolejowych nad tym projektem i żeby te nasze projekty były jak najszybciej procedowane. I po pierwsze wiąże się z tym, że chcielibyśmy wydawać pieniądze unijne, chcielibyśmy przygotować te inwestycje, dlatego że Komisja Europejska jak gdyby chce zintensyfikować to tempo wydawania pieniędzy. Dwa, no chcielibyśmy, aby był dobry partner w Warszawie do tych rozmów. Ja w piątek byłem na spotkaniu z panem premierem Morawieckim, z panem panem ministrem Kwiecińskim i rozmawialiśmy o różnego rodzaju przeszkodach wzajemnych, marszałkowie ministerstwa, gdzie moglibyśmy te przeszkody zniwelować i po prostu przyspieszyć to naszą wspólną procedurę. Jest szansa, że po tym spotkaniu przyspieszycie? Myślę, że tak. Myślę przede wszystkim dlatego, że pan premier Morawiecki z wielką uwagą słuchał tych wszystkich zastrzeżeń, które mieliśmy. Był z nami prawie 3 godziny na tym spotkaniu. I czasami ministerstwo, które koordynuje wydawanie pieniędzy europejskich, koordynuje te projekty, nie do końca wie, jakie są takie obiektywne, że tak powiem, przeszkody w realizacji tego. Więc myślę, że nabierze to teraz takiego przyspieszenia, ale walczymy o to, żeby linia kolejowa Kędzierzyn-Koźle-Opole była na liście głównej remontów, a nie na liście rezerwowej. No właśnie, te środki unijne, przez 2 lata powoli szło rozkręcanie nowej perspektywy finansowej, czyli tego okresu, tego 7-letniego budżetu Unii. Teraz ogłosiliście już kilkadziesiąt różnych konkursów i zdaje się, że ten panie zwalniacie, ogłaszać będziecie kolejne. No będziemy ogłaszać kolejne, bo to jest cały proces, tak jak pan redaktor często ze mną rozmawia, jest to proces bardzo złożony. Po pierwsze, musimy ogłosić konkurs, czyli jesteśmy w procesie naborów. Później, kiedy ocenimy te projekty po naborze, jesteśmy w tak zwanej kontraktacji, czyli podpisujemy umowę i co jest najistotniejsze dla Komisji Europejskiej, tak zwana certyfikacja wydatków, czyli... Mówiąc po ludzku... Mamy zgodę na to, żeby zapłacić pieniądze, tak? Za część rzeczy zrobionej. Jako województwo opolskie jesteśmy w czołówce regionów w Polsce, bo w tej naborze jesteśmy 4 w Polsce. Jeśli chodzi o podpisane umowy, zajmujemy 3 miejsce po województwie pomorskim i województwie dolnośląskim. I to się oczywiście, ta czołówka będzie zmieniać, ale jesteśmy podawani jako przykład dobrego województwa, dlatego że z czego to wynika? Po pierwsze, my dość sprawnie zakończyliśmy starą perspektywę finansową. Pracujemy dalej tym samym zespołem, więc potrafiliśmy zorganizować jak gdyby te nowe nabory w ramach własnego zasobu kadrowego i dlatego to nam dość dobrze wychodzi. Aczkolwiek właśnie ja słyszę głosy, że ta perspektywa i te nowe projekty są trudniejsze niż poprzednio. Tak, one są trudniejsze, dlatego że przede wszystkim one są obłożone dodatkowymi wymogami ze strony Komisji Europejskiej i przed nami teraz takie bardzo poważne zadanie. Mówię teraz o Ministerstwie Rozwoju, aby w rozmowie z Komisją Europejską zlikwidować niektóre bariery administracyjne, które są naprawdę są niepotrzebne, są narzucone przez Komisję Europejską. No, w interesie pilnowania pieniędzy publicznych, ale my się nie chcemy zgodzić, żebyśmy my byli też wrzucani do jednego worka z innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie proces... Pan na przykład do Rumunii. No, chcę powiedzieć przede wszystkim o korupcji, tak? Chcę powiedzieć o tego typu rzeczach, które jak gdyby kwalifikują nas w tej samej grupie krajów, a my nie mamy sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy europejskich. W chwili nawet obecnej jesteśmy liderem w Europie, jeśli chodzi o wdrażanie wszelkich procedur. Mówi pan, my chyba jako marszałkowie, bo władze państwowe, no nie do końca, bo jednak te kontrole w całym kraju CBA w urzędach marszałkowskich przeprowadzają. Zdaje się, że u państwa także i ta kontrola chyba trwa nadal.
Tak, kontrola trwa nadal. Myśmy też w piątek jako marszałkowie zgłosili panu premierowi Morawieckiemu, że te kontrole Centralnego Biura Antykorupcyjnego nikomu nie wnoszą nic nowego. Jest to kontrola projektów, które odbyły się już 8 lat temu. Angażuje bardzo dużo pracowników, którzy muszą kserować, przygotowywać dokumenty i tak naprawdę powiedzieliśmy, że również z drugiej strony nie tworzony jest klimat do tego, żeby nasi przedsiębiorcy, nasi beneficjenci sięgali po te pieniądze. No bo przedsiębiorcy się boją. Boją się i widzimy, że po tych naborach nie ma jakiejś wielkiej euforii w pozyskiwaniu tych pieniędzy europejskich. Ja widziałbym inaczej rolę kontrolną, bo my, panie redaktorze, szanowni państwo, na co dzień mamy cały czas kontrolę Urzędu Kontroli Skarbowej jako instytucji, która z urzędu odpowiada za wydawanie pieniędzy europejskich. Mamy specjalny pokój, mamy na stałe tych kontrolerów, którzy u nas są, którzy z nami współpracują. Dodatkowo jeszcze Najwyższa Izba Kontroli, plus oczywiście Ministerstwo Rozwoju, które co miesiąc prosi o raport tej naszej działalności. Ja liczyłbym na to, że tak jak CBA czy ABW będzie nam pomocne w pilnowaniu wydawania pieniędzy europejskich. Ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby CBA śledziło ewentualnie potencjalnych beneficjentów, którzy zgłaszają wniosek o finansowanie, dlatego że może mają większą wiedzę operacyjną, może wiedzą coś więcej niż to, co my urzędnicy pracujący na co dzień pilnujący tylko papierów. No dobrze, panie Mszoku, w takim razie rozumiem, że ciągle kolejne fundusze przed nami, kolejne programy, projekty. Jednym z takich programów jest walka z otyłością. No, nie ukrywajmy, pan marszałek ma jeszcze sylwetkę całkiem w porządku. Ja musiałbym się chyba już załapać na takie działania. Nie ma poważniejszych problemów, na to przede wszystkim powinny pójść pieniądze unijne, bo tak słyszę głosy opozycji, która mówi, że moglibyście się zająć poważniejszymi tematami. No, panie redaktorze, no, ja uważam, że zdrowie naszych dzieci, zdrowie naszych mieszkańców nie jest to temat do bagatelizowania i jeżeli sobie powiemy, że w tej ogromnej ilości pieniędzy, które mamy na tak zwane projekty społeczne, jest ta cząstka 40 milionów złotych na projekty profilaktyczne, to uważam, że powinniśmy naprawdę z dużą dozą takiego zrozumienia do tego projektu podejść i nie powinniśmy tego w ogóle lekceważyć, bo Ja nie chcę mówić o górnolotnych hasłach związanych z tym, że powinniśmy być zdrowi, że nadwaga, otyłość, cukrzyca to jest źródło innych chorób, które później nas też kosztują, tak? Bo to jest pewien ciąg naczyń połączonych. Te pieniądze w budżecie zdrowotnym, nazwijmy to tak, to są jedne pieniądze, ich naprawdę nie będzie nigdy więcej. Więc jeżeli możemy poprzez pieniądze europejskie zbudować właściwą profilaktykę, no to zróbmy. Bo później zaoszczędzimy na innych procedurach. My jesteśmy jedynym województwem, które ma zatwierdzony profesjonalny program właśnie medyczny związany z nadwagą, otyłością, cukrzycą. Jesteśmy jedynym województwem, który ma zatwierdzony program opieki nad matką i dzieckiem przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. Nie ma drugiego takiego regionu. My podchodzimy do tych tematów bardzo profesjonalnie i ktoś mi też może powiedzieć, no ale po co wam program opieki nad matką i dzieckiem do drugiego roku życia, skoro robi to NFZ, robią to szpitale, robią to prywatne przychodnie. Ale jeżeli możemy tą naszą ofertę opieki nad dziećmi i mamami, które noszą dzieci w swoich brzuszkach, stworzyć dodatkową ofertę, to dlaczego z tego nie skorzystać? To my to sprowadzimy, czy nie wydawać pieniędzy, ale my musieliśmy zrobić naprawdę bardzo dużą merytoryczną robotę z fachowcami i specjalistami, żeby te programy zostały zatwierdzone. Tego się naprawdę na uśmiech i jedno słowo nie otrzymuje. No to gratuluję i czekamy na kolejne działania. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękuję, że miałem możliwość państwa o tym poinformować, bo to jest też dla mnie bardzo ważna rzecz. Dziękuję.